Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, czy jesteśmy słyszani, tak? Nazywam się Bożena Olechnowicz, jestem dziennikarką telewizji Gdańsk. Powitaliśmy już bardzo serdecznie pana Andrzeja Mastalerza, aktora, reżysera, a także laureata Wielkiej Nagrody Festiwalu 2 Teatry, którą wczoraj odebrał. Jeszcze raz gratulujemy. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Panie Andrzeju, zapraszam. I chciałabym wyjść od tego, co pan wczoraj powiedział, odbierając wielką nagrodę Festiwalu Dwóch Teatrów. Bo powiedział pan, że teatry telewizyjne i radiowe istniały w pana przestrzeni od zawsze, a wieczory z teatrem miały w sobie coś rytualnego, czyli zawsze towarzyszyły Panu? Od, o, od jakiego momentu w życiu? Tak jak powiedziałem, odkąd pamiętam, bo ja się na tym wychowałem. Tak trudno mi określić, kiedy to się zaczęło, bo to, to, to określenie, odkąd pamiętam, jest najbardziej adekwatne. I po prostu no. zawsze był. A jak to wyglądało? W domu? Tak, oczywiście. Telewizor, no, w poniedziałek. Poniedziałek, no, po, poniedziałek o, yy, po dzienniku jest teatr. I trzeba go obejrzeć. I wspaniałe koleżanki i wspania, wspaniali koledzy opowiadali fantastyczne historie, które ja pamiętam do dziś. I tak jak wczoraj powiedziałem, to pewnie były takie pierwsze lekcje aktorstwa, których ja sobie w ogóle nie uświadamiałem. No bo ja. Nie, nie, jak dziecko może mieć jakiś pomysł na życie? Ja miałem jakieś inne marzenia, ale na pewno nie takie, żeby zostać aktorem. A to gdzieś. No, to, to przenikało. No przecież to. Same dobre rzeczy z tego wynikały. Nawet gdybym nie został aktorem, to jednak to, co tam oglądałem, to po pierwsze pobudzało wrażliwość przepraszam za takie wielkie określenia, duże słowa ale tak, tak jest w rezultacie uwrażliwiało, pozwalało lepiej zrozumieć świat, ale też uwrażliwiało, wiecie Państwo, na język i na mowę naszą, ojczystą. Jak sobie niedawno obejrzałem taki spektakl w reżyserii pana Gustawa Choloubka, Mazepa, w, której, w którym to spektakl on sam grał, to jest słowacki, to nie jest prosty język. Ja na to patrzyłem z zachwytem, a to był spektakl przed, sprzed, nie wiem, 40 lat. On się nic nie zestarzał. Ale ten słowacki brzmi do dziś. I oglądając te spektakle, no na przykład te, tego Mazepę, no to... Człowiek też przyzwyczajał się do troszeczkę innego języka niż potoczny. Ale on był komunikatywny, bo on jest komunikatywny. Dzisiaj my ten świat mamy taki zawężony. On, ten nasz język tak troszkę spospoliciał. Ja się często spotykam na przykład z tym, że e, e, młodsi koledzy. E, Którzy mają wypowiedzieć pewną kwestię, która ma inną strukturę niż język codzienny, mówią, tak się dzisiaj nie mówi. No, no tak, tak się dzisiaj nie mówi, ale kiedyś się tak mówiło, prawda? Jeżeli czytamy żeromskiego, to to jest inna fraza, jeżeli czytamy Sienkiewicza, to jest inna fraza, a jeżeli czytamy prozę współczesną, to jest jeszcze inna fraza. Ale to jest tak zwana, to jest tak zwane, co jeszcze chcę powiedzieć, to też dawało świadomość poczucia formy. Poczucia formy, prawda? No to tak, tak pokrótce. Niestety to jest dramat nadszych <laughs> czasów, że nie potrafimy już, myślę też o młodym pokoleniu i to niestety pogłębia się, nie potrafimy już i nie chcemy i nie jesteśmy zachęcani do tego, żeby sięgać do starych tekstów. Przecież już nawet Sienkiewicz stanowi barierę, nie mówiąc o staropolszczyźnie. A to wszystko jest ważne. I, i, i mało jest takich osób, które znalazłyby na, przykład, znalazłyby na przykład sposób przez teatr, żeby jakoś tę łączność między starymi a nowymi czasy zachować. Szanowni Państwo, ja w zeszłym tygodniu byłem na takim festiwalu teatralnym Klasyka Żywa. Ja zapytałem, co to znaczy ta Żywa no, wytłumaczono mi, że to jest taka, taka próba odnalezienia w tamtej literaturze klasycznej, polskiej, czyli już, no powiedzmy sobie, to już są lata 50. ubiegłego wieku, na przykład. To już jest klasyka. No ale akurat miałem do, mieliśmy do czynienia z tekstami głównie romantycznymi. Hmm. Więc zapytałem, co to znaczy ta klasyka żywa, odpowiedziano mi, że chodzi o to, żeby właśnie w tamtej literaturze znaleźć jakiś. Do tamtej literatury jakiś nowy klucz? No dobrze, ale te spektakle w większości to była taka żywa klasyka, że to były chyba jakieś elektrowstrząsy poruszały tą klasyką, bo nic nie można było z tego zrozumieć. I nagrodziliśmy taki spektakl, który spełniał fundamentalne warunki. To znaczy, po pierwsze, szanował to, co autor napisał. W tym wypadku Juliusz Słowacki. Oczywiście to była interpretacja, ale reżyser i twórcy nie chcieli być mądrzejsi od, od autora. A to po pierwsze, a po drugie a po drugie, no, mówili tak, że myśmy wszystko rozumieli. I proszę mi wierzyć, że było bardzo różne, ale byliśmy prawie jednomyślni. Częstym błędem współ, współczesnych twórców jest to, że oni chcą być mądrzejsi od, e, od autorów. A naprawdę, gdyby tak się głębiej pochylić nad, nad autorami klasycznymi, to, no, to może najpierw trzeba byłoby zrozumieć to, co tam jest napisane. A jeżeli się coś zmienia, to, to zmienić tak, żeby to było równorzędne z tym, co, co ci autorzy klasyczni pisali. Także to, ważne jest to, co my, a, 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 a ja się też czuję po części za to odpowiedzialny jako człowiek, który współtworzy kulturę, ważne, żeby, żeby od tego nie uciekać, tylko wprost przeciwnie, proponować to. Bo to nie jest trudne. To nie jest trudne, to jest zrozumiałe. Ja tutaj nie bez kozery przytoczyłem tego, ten spektakl pana Gustawa sprzed tych nie wiadomo ilu lat. Że to jest po prostu słowacki mazepa, no, może... Pierwsze skojarzenie mm, może być trudne. Wcale nie jest. Wcale nie jest. Wystarczy to dobrze przeczytać, dobrze zrobić. I to jest komunikatywne, i to jest przejmujące, i to widzów dotyka. Jeszcze jedno zdanie zapamiętałam z wczorajszego pańskiego podziękowania. Chcę być wierny temu wszystkiemu, co przekazali mi moi mistrzowie. To znaczy iść twardym duktem, który wyznacza prawda, dobro i piękno. To są najważniejsze dla Pana wartości. No tak, temu, temu służy sztuka. Temu służy sztuka. No, to są, wiecie Państwo, to są takie dla mnie rzeczy fundamentalne, oczywiste i proste. No bo po co my jesteśmy? No my jesteśmy dla Państwa. I to, co my robimy, tworzymy, to jest dla Państwa. My bez słuchaczy, odbiorców, yy, widzów nie istniejemy. No I też, przepraszam, tak świadomie powiedziałem o, tym, o tej prawdzie, dobru i pięknie, no bo, bo dzisiaj też mamy do czynienia z taką falą kłamstwa, zła i brzydoty. Hmm? A, a, a i, 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 widzę, że publiczność się na tym... Oglądając to, męczy się. Czujemy się jacyś tacy obryz, obryzgani czymś niedobrym. W, że tak wmawia się nam jakieś kompleksy, wmawia się nam jakieś, jakąś zaściankowość, jakieś nieudacznictwo. Ja jestem tym zmęczonym, powiem Państwu szczerze. Zmęczony i zniesmaczony. Bo prawdziwa sztuka mówi właśnie o tym, co jest. Oczywiście, że porusza kwestię zła też, tak. Tylko, wiecie Państwo, Tadeusz Różlewicz napisał taką sztukę, która się nazywa Kartoteka. I to jest o tym, jak Państwo wiecie, że głównemu bohaterowi rozsypał się życiorys. No dobrze, tylko ja o tym przeczytałem w, w klasie maturalnej, kiedy miałem 18 lat. Że życie bohaterowi się rozsypało. I mnie w sztuce nie interesuje to, że życie się rozsypało, tylko mnie interesuje to, jak to życie rozsypane pozbierać. No bo każdy z nas ma jakieś problemy, większe, mniejsze, i proszę sobie wyobrazić, że idziecie państwo do kina albo do teatru, albo słuchacie e, e, audycji radiowej, w której jeszcze te problemy was e, 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 przybijają do krzeseł, ja to tak nazywam po swojemu, i nie dają żadnej możliwości wyjścia? Nie, sztuka musi dawać nadzieję, jakieś światełko w tunelu. Od kogo uczył się pan tych zawodowych standardów? No to, to jak, jak zacząłem pracę, no to, to no były takie postaci, no właśnie pani Magda jest, pani Magdalena jest symbolem takiego pokolenia, na którym ja się wychowałem, prawda? I tutaj mógłbym wymieniać największe tuzy polskiego kina i polskiego teatru. I proszę mi wierzyć, to, to naprawdę to byli aktorzy Światowej klasy. Naprawdę. Jedyną, jedynym ich problemem było to, że. Yy, znaczy, problemem. Znaczy, bariera językowa i, i brak możliwości wyjazdu. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności, jeżeli ja sobie tak porównam yy, to, co wielcy moi poprzednicy no, można by tutaj, wiecie, Państwo wymieniać, sypać jak z rękawa począwszy od właśnie pana Gustawa Chłupka przez Zbigniewa Zapasiewicza, Bronisława Pawlika. Ignacego Gogoleskiego, Jerzego Trela, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie porównam jakieś produkcje, no nazwijmy to zachodnie z tamtego okresu, to się niczym, to się niczym nie różni. Ja sam byłem świadkiem takiej sytuacji. Oczu, otóż wyobraźcie sobie Państwo, grałem w takim filmie polsko-francuskim. To było na początku lat 90. Hmm. Francuzi przyjechali do Polski. No To były troszkę inne realia. Oni mieli bardzo duży budżet na nasze czasy, wtedy to były jakieś nieprawdopodobne pieniądze. To był początek lat 90. -tych. 4 miliony dolarów. Na początku lat 90. -tych. W Polsce nie bywały majątek. To i dzisiaj z... byłyby niezłe nie. pieniądze. I, i, I za to film, prawda? Za to film. No i twierdzi Państwo, no oni właściwie, Francuzi, zaprosili do tego filmu całą plejadę polskich wspaniałych aktorów. Marka Walczewskiego, Henryka Biste, Jana Peszka, Władysława Kowalskiego. Ja tak patrzyłem na tych francuskich gwiazdorów i na tych, naszych, na tych naszych kolegów i tak pomyślałem sobie, że no, mówiąc krótko, no ci nasi byli lepsi. Po prostu. Znaczy ja to namacalnie mówię o tym z pełną odpowiedzialnością o tej klasie światowej tych tych, tych, tych moich wspaniałych poprzedników, ponieważ ja to widziałem na własne oczy. Ja to widziałem na własne oczy. Ale to nie byli, byli jacy aktorzy francuscy. Nie? I to był taki dowód na to. Na potwierdzenie, może potwierdzenie tego, o czym myślałem, a, a, a o czym teraz mówię też. Tak, doświadczyłem tego na własne oczy. Jest pan aktorem, człowiekiem, dla którego bardzo ważne są wartości, podstawowe wartości. Czy wyniósł Pan to z domu, ze swojego śląskiego domu? Ja prawdę mówiąc, nie wiedziałam, że Pan wywodzi się ze śląska, bo Pan niewiele takich ról zagrał, które umieszczałyby Pana w tej szufladzie. Chciałabym właśnie zapytać o dom, o wartości, czy to miało jakikolwiek wpływ. No tak jak wszędzie, dom to jest to miejsce, z którego się wyrasta i gdzie uczymy się tych podstawowych rzeczy, tych podstawowych wartości, które potem towarzyszą nam przez całe życie. No i to, w tym nie, nie było nic nadzwyczajnego. Ja się wychowałem w czasach trudniejszych, o wiele od obecnych. Żyliśmy bardzo skromnie, miałem trójkę rodzeństwa, mieliśmy nieduże mieszkanie jak to wtedy było, no, nie, no nie, to wiecie państwo, to były sześćdziesiąte, przełom lat 60. 70 ubiegłego wieku, no, możliwości były takie, jakie były w związku z tym żyliśmy bardzo skromnie, ale to nie znaczy, że nie można było żyć godnie to, to takie no, dla mnie to są takie, wiecie państwo, takie oczywistości nie ma w tym nic nadzwyczajnego wiadomo, że pewnych rzeczy się nie robi, pewnych rzeczy nie wypada robić, że szanuje się pracę jakakolwiek ona by była że szanuje się, że szanuje się osoby starsze, że, że i, 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 i też stosunek do, do. Jakby to powiedzieć, to była taka, nikt tego nie mówi, To było oczywiste stosunek do na przykład słabszych, i do, do, do ludzi słabszych, czyli na przykład do ludzi upośledzonych. No to, to było coś naturalnego, że wiadomo było, że, że te, takich ludzi trzeba otoczyć opieką. Nie? Najprostsze rzeczy. Także tak jak mówię, nie było w tym nic nadzwyczajnego. To, to jest jakaś normalna, normalna normalne wychowanie, to może tak. A zdarza się, że mówi pan gwarą śląską? Zdarza, zdarza się, ale wiecie Państwo, to jest tak jak z językami obcymi. To znaczy, jeżeli go nie używamy, no to on tak troszkę zanika. Zanika. I, no, i jak czasem pojadę na śląsk. I staram się mówić gwarą, to tak patrzą na mnie podejrzliwie i tak. Tak, mówisz, jak nasz, ale ty to chyba nie nasz. Bo coś tak udajesz i tak. No ale tak po paru dniach już tak sobie już ta melodia wraca i już tak, już tak patrzą na mnie mniej podejrzliwie. Także pewnie jakbym tam pobył jakiś czas dłuższy, teraz to niestety nie jest możliwe. Ale jakbym pewnie pobył tam jakiś dłuższy czas, to z pewnością ta sprawność językowa by wróciła. Ale w filmach Roberta Glińskiego i Adama Sikory i Ingmara Wilkista przydała się ta umiejętność. Myślę o filmach Ewa i Benek. No tak, to, no, te, to, ta umiejętność. No Goethe napisał, że żeby poznać dobrze autora trzeba, jego dzieło trzeba poznać ojczyznę z której pochodzi tak mniej więcej tak mniej więcej Goethe powiedział i coś tym jest jeżeli opowiadamy o e, staramy się opowiedzieć o jakiejś części jakiejś części jakimś skrawku ziemi gdzie jest jakaś specyfika no to jest to bardziej prawdopodobne jeżeli opowiada o tym ktoś kto to zna kto tym przesiąkł kto, komu to jest znane. No a w związku z tym, że ja się tam urodziłem, no to, to mm, prawdopodobieństwo, że będzie to autentyczne jest po prostu większe. No ale są również inne metody. Janusz Gajos uczył się kaszubskiego i mówił po kaszubsku ja, w to, filmie to, to, Kamerdyner, ale ja, oczywiście to ja jest mam nadzieję, bardziej że... wiarygodne, ale kto ja, potrafi się nauczyć. Nie, no pamiętasz, bo... Przy całym szacunku dla pana Janusza myślę sobie, że najwięk, naj, najlepiej to by Kaszubi powiedzieli, czy to dobrze, czy nie, uczyni, bo ja nie wiem. Uczyni, Mnie się wydaje, że, że, że to jest, że tak. Mnie się wydaje, że po prostu, że to jest kaszubski, no ale... No to troszkę, wiecie państwo, to jest tak jak, pamiętacie państwo serial Janosik? Nie? No i postanowiono pokazać, ja nie wiem, czy to była premiera, czy jakiś... Yy, yy. No W każdym bądź razie pokazali Janosika w zakopanem. No to góra, ale wyszli. <laughs> <laughs> także, Także ja wierzę w to, że pan Janusz mówił po kaszubsku. Ja chciałam jeszcze zapytać o jed taką jedną rzecz. Czy potrafiłby pan dziś animować lalkami? No to to jest też. No ja tego dawno nie robiłem. Ale robił pan. Uczyłem się tego, tak. No to też jest jakaś umiejętność taka umiejętność zawodowa. Ten zawód aktorski to jest taki sam zawód jak każdy inny. Trzeba posiadać pewne predyspozycje i trzeba posiadać kształtować te umiejętności. On się niczym nie różni od każdego innego zawodu. Jeżeli go się źle robi, no to, to tak jakby się, nie wiem, kupiło jakiś źle wypieczony chleb na przykład, tak? Pójdziemy do teatru, zobaczymy złą rolę. No to, to, to jest to, dokładnie tak samo, jakbyśmy poszli na obiad do restauracji i, i zjedli jakieś paskudne danie. To, to jest to samo. Trzeba umieć gotować, żeby móc pracować w restauracji. Trzeba też posiadać pewne umiejętności, żeby być aktorem. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, no to nie powinien się tym zajmować. No może wyjaśnijmy niektórym z Państwa, że pan Andrzej najpierw ukończył studium aktorsko-lalkarskie w, w Będzinie, a potem była PWST w Krakowie, filia wrocławska. Tak, tak, byłem w takim studium przy Teatrze Lalkowym. To bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo się tam dużo nauczyłem. No ale jednak postanowiłem występować w planie tak zwanym żywym. Nie, nie operować lalkami. To jest piękny zawód, aktor-lalkarz. Naprawdę trzeba posiadać duże umiejętności, żeby móc operować na przykład marionetką. No to jest fantastyczne. Fantastyczna umiejętność. Poznałem takich mistrzów, że robili cuda z tymi marionetkami. Jestem dla nich pełen uznania. No ale postanowiłem właśnie, jak to się mówi, potocznie występować w planie żywym. Kiedy był debiut w planie żywym? Ale y, te, y, chodzi o teatr taki y, dramatyczny, czy? Czy plan filmowy. Czy tak. plan filmowy. To może czy... zacznijmy chronologicznie i to pewnie wyszłoby na plan filmowy. Ym... <grych> Jednak zapytałam. Kiedy to? Znaczy to na pewno było w szkole, w szkole teatralnej. Tak, w szkole teatralnej e, zagrałem w paru filmach właśnie w teatrze telewizji. A potem poszedłem do teatru i tam już normalnie grałem w teatrze, najpierw w teatrze. W Ale Łodzi. wszyscy wypominają panu Krzysztofa Kieślowskiego. I, 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 i krótki potem, tak. film o zabijaniu. Właśnie, rozmawiałem tutaj z panią przed, przed wywiadem. Ja tylko, błagam, niech pani nie pyta o Kieślowskiego. No bo to jest bardzo prosty schemat. Ktoś yy, yy, ma stalesz, ma stalesz. A to co, zobaczymy filmografię. No i na pierwszym miejscu wychodzi Krzysztof Kieślowski. No, no tak, no, ja byłem wtedy na pierwszym roku, i pan Krzysztof zaprosił mnie do epizodycznej roli w krótkim filmie o zabijaniu. I wszyscy mnie pytają o Kieślowskiego. Ja tam byłem jeden dzień na planie, i to dla mnie było fantastyczne przeżycie, że mogłem go poznać, że to był w ogóle pierwszy dzień na planie, i to, to naprawdę niesamowite przeżycie. Natomiast to był tylko epizod. No to ja nie zapytam o Krzysztofa Kiślowskiego, ale o Mirka Bakę. Bo on też kończył w byliście kolegami, tak, tak? Bo jego też tam wypatrzył. Tak, no. Mirek był dwa, razy, dwa lata wyżej ode mnie. Tak, no. Wtedy nie było czegoś takiego jak castingi, tylko były tak zwane zdjęcia próbne. I pamiętam, że pan Krzysztof wysłał swoich asystentów do wszystkich szkół teatralnych w Polsce. I żeby zrobili po prostu zdjęcia tym studentom. Ja nie wiem, czy wszystkim, czy tylko wybranym. I na podstawie tych takich małych fotek pan Krzysztof sobie wybierał. Wybierał, że tego zaprosi na zdjęcia próbne, tego, 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 tego. Miał jakąś nieprawdopodobną intuicję. To, to, no, jednak z, zaczynał od dokumentu. Prawda? Zaczynał od dokumentu. W związku z tym miał takie. Wyostrzone oko dokumentalisty. No i właśnie tak między innymi na te zdjęcia próbne zaprosił Mirka i mnie. i Tam jeszcze parę osób. Ale miał taką zasadę, że mm, zazwyczaj zapraszał te osoby, które brały udział w zdjęciach próbnych, do jakichś mniejszych ról później. W tych, w tych, w, w, właśnie to szczególnie w dekalogu, w dekalogu widać. Tak, także takim to sposobem. No ale tak jak mówię, to dla mnie było fantastyczne przeżycie. Jestem Stud student pierwszego roku na planie u Krzysztofa Kieślowskiego. Cud. Tak, taki prawdziwy debiut był w teatrze już w Łodzi, Jaracza. Tak. 90. rok, spektakl Łoża. I wkrótce potem debiutuje pan w teatrze telewizji. Blitwo, ojczyzna moja. 92. Nie, nie, nie. Drugi rok, nie? To było tak. Na drugim roku, ja wczoraj tak, tak zacząłem to opowiedzieć. Na drugim roku w szkole teatralnej zaproponowano mi udział w teatrze telewizji. A szkoła nie chciała się zgodzić, chciano mnie wyrzucić ze szkoły, a ja postanowiłem w tym teatrze telewizji zagrać. Ze szkoły mnie nie wyrzucono, dostałem nagany, I to był mój debiut. To był rok 1988, tak naprawdę. Ale zaraz Państwu wyjaśnię tajemnicę. Musicie. Drodzy Państwo, musicie mi uwierzyć na słowo. Bo tego nie ma w Encyklopedii Teatru. Tego nie ma w Encyklopedii Teatru, Znaczy jest. Tylko myślę sobie, dlaczego tego nie ma w tym spisie. Zacząłem szperać i okazało się, że jest ten spektakl, nawet jest ta rola. Tylko zagrał ją Igor Masztalesz. Że masz talerz, to jestem w stanie zrozumieć. Ale Igor? Znaczy nie, że to jakieś. Że to ładne imię, bardzo mi się podoba, ale jakoś, To jest jak, to jakiś taki chochlik tam się wdarł. Ale mówię się Państwo na słowo. To 88 rok, tam występuje taki, 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 taki chudy młodzieniec w okularach i to, to, to jestem ja. Dobrze, to w takim razie sprawdźmy, czy się zgadza data debiutu w teatrze radiowym. Tu trochę byłam zaskoczona, bo dość późno Ym, zadebiutował pan w Teatrze Radiowym, rok 2001 dopiero. Komis nie, 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 nie o, Dziękuję. U Janusza Kukuły. Dziękuję. <grym> nie, 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 nie. Słuchamy. Nie, muszę sprostować. Ja po, y, po szkole teatralnej trafiłem do miasta Łodzi, tam pracowałem w Teatrze Jaracza i tam y, w ośrodku łódzkim Polskiego Radia, tam na początku lat 90 Brałem udział w różnych audycjach radiowych, między innymi w słuchowiskach. Także z tymi danymi, to tak. Szczególnie. Z, no, nie chcę, na, chcę wymieniać nazwy prawda pewnego tego, tego, tego. Można by się tam naciąć. Także, z Państwo, to nie. To trzeba weryfikować. To mamy już zweryfikowane. Ja przyznaję, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo jest pan przecież no, w trasie, w drodze swojej twórczej, a taki duży ma pan dorobek. To jak wyliczono, to już się na pewno zgadza około 300 ról. Nie, Najwięcej nie, 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 nie w teatrze. Tak, tak, tak. tak. nie, nie, nie. Najwięcej w teatrze radiowym scenarzywa i teatr telewizji. Nie, 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 nie muszę sprawdzać. Więcej? Znaczy, jak wczoraj usłyszałem... Ja usłyszałam 300 słuchowisk radiowych. Czy to prawda? Dobrze usłyszałam? Też nie. To znaczy taka informacja padła, padła. ale Byłem mojej... w szoku, dlatego zaczęłam ją weryfikować. Też byłem zaskoczony. czyli to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Kiedy ja to zrobiłem? Ale potem zacząłem sobie tak myśleć, że... No tak, skoro tych słuchowisk tyle... Skoro tych filmów tyle, skoro tych teatrów, telewizji tyle, skoro tych ról w teatrze tyle, to w sumie... proszę Państwo, mogę tylko powiedzieć około, bo nigdy tego nie liczyłem, tylko tak mniej więcej ogólnie wiem, że w sumie to jest około 600. No, naprawdę, bo na przykład sprawdzam, nie wiem, film web, na przykład. Myślę sobie, no, no rzeczywiście, ktoś mnie pyta o filmografię, ja to sprawdzam i myślę sobie, ale tu nie ma tego filmu, ani tego, nie ma, ani tego. Także, proszę mi wierzyć, że tak, tak to mnie. Ależ oczywiście, ja panu wierzę, ale jestem w szoku. Ja też. Ja też. Wczoraj do mnie dzwoni kolega, mówi: "Słaj, gratuluję ci, gratuluję ci, fantastycznie, bardzo się cieszę. Wiesz, też się dziwię, bo ty dla mnie zawsze jesteś taki młody, obiecujący." <grystanie> 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 Pan również dość dużo zagrał ról filmowych i. Nie zawsze były to pierwszoplanowe role. Mówi się o panu y, jako o świetnym aktorze, genialnym aktorze drugiego planu. Ale jak to ktoś napisał, y, są to filmy, które oparły się próbie czasu. Te, w których pan zagrał. Czy marcowe migdały piwowarskiego, czy Europa, Europa, Holand. Pułkownik Kwiatkowski kuca nad rzeką, której nie ma barańskiego. To ważny reżyser dla pana. Pan Andrzej, tak? cudowne spotkanie. Cudowne spotkanie spotkałem pierwszy raz pana Andrzeja zaraz po szkole. No to już było bardzo dawno temu. Pan Andrzej przesympatyczny człowiek, ale z charakteru jest introwertykiem. I pan Andrzej czasem tak sobie coś pomyśli i ma wrażenie, że wszyscy o tym wiedzą. I pamiętam takie zdarzenie z planu, to właśnie był film nad rzeką, której nie ma. Pan Andrzej mówi, proszę. Ale myślę sobie, ale co proszę? Jako młody człowiek po, potrzebowałem jakichś zadań do wykonania, jakiś no czy by coś powiedział, co, czy w prawo, czy w lewo. Bo byłem młody i niedoświadczony. Spotkaliśmy się teraz po wielu, wielu latach. Pan Andrzej niewiele się zmienił. Dalej jest przeuroczym człowiekiem i fantastycznym reżyserem. I ja wiedziałem, że pan Andrzej wtedy zareaguje, jak będzie coś nie tak. Natomiast partnerowała mi, czy, czy partnerowa, przepraszam, no, tworzyliśmy taką parę z, z Edytką Olszówką. Która pierwszy raz spotkała się z panem Andrzejem i był cały czas po Ale dlaczego nic nie mówi? On nic nie mówi. Ja mówię, Edytka, nie denerwuj się, jak coś będzie nie tak, to pan Andrzej powie. Także to, yy, tak to, to wynikało po prostu. To nieporozumienie sprzed wielu, wielu lat wynikało przede wszystkim z mojego braku doświadczenia. Bo są tacy reżyserzy, którzy mówią niedużo. I ja to rozumiem, bo Podstawą jest dobrze przeczytać scenariusz, a w dobrym scenariuszu wszystko jest zapisane, tylko trzeba go dobrze przeczytać. Jak mamy czy jakiś dob, dobrze napisany dramat, to tam jest wszystko zapisane. Dlaczego dana osoba reaguje tak a nie inaczej? Ale bo dlatego, dlaczego mówi a to, a nie co innego? Wszystko jest zapisane. Tylko trzeba do tego dojść. No i a ja. No, no takie chłopie, takie młode, niedoświadczone, no to przeczytał ten scenariusz, no ale nie doczytał. No to w związku z tym no, zadawał albo oczekiwał, zadawał dziwne pytania, albo oczekiwał. No. Także to z Panem Andrzejem była wspaniała przygoda, naprawdę. Pan Andrzej, w którymś z wywiadów powiedział, że na taki luz i spokój, na planie, to trzeba zapracować wcześniejszym przygotowaniem, także on pewnie już gotowy. W Wkracza do pracy reżyserskiej. Czy Państwo kojarzycie pana Janusza Kapusty? To jest rysownik. On w, w Rzeczypospolitej zamieszcza takie w dodatku plus minus, takie, takie rysuneczki, których bohaterami są takie pionki. Jakby miał to do czegoś porównać, to to są takie pionki szachowe. No i te rysuneczki są opatrzone zazwyczaj jakimś komentarzem. E, I parę tygodni temu zamieścił taki rysunek dwóch pionków, z których jeden jest taki normalny, wyprostowany, a drugi taki złamany w pół. I jest taki komentarz. E, artysta ma. A, przepraszam. Artysta tworzy, kiedy ma natchnienie. Profesjonalista musi być zawsze gotowy. No to jak gdyby to tak, a propos pana Andrzeja: że pan Andrzej jest po prostu profesjonalistą i nie wejdzie na plan nieprzygotowany. Prawda? Tak, to jeszcze a propos pana Andrzeja. Gorąco państwu polecam ten spektakl wspomniany hmm. przez pana Andrzeja. To są badyle. W każdej chwili można to odpalić na VOD, wstęp bezpłatny, i można y, obejrzeć. Mm. A jak przygotowany pan wchodzi na plan, ponieważ pan Andrzej. Jest również reżyserem i to coraz śmielej sobie poczyna. Zaczynał od reżyserii w Teatrze Żywym w Białym Stoku. Potem był teatr jest teatr radiowy, a tu, na tym festiwalu zobaczymy debiut Teatru Telewizji pana Andrzeja, również z wykształcenia. Drugiego jestem aktorem. Bo z pierwszego, no i nie udało się ominąć. Ale ja o to tematu, nie pytałam. Nie udało się ominąć tematu pierwszego wykształcenia, czyli kolei. No więc z pierwszego jestem kolejarzem, z drugiego aktorem. Technikum a, kolejarskie, tak? <laughs> tak, tak. A. I w tej pracy, kiedy staję po drugiej stronie, wykorzystuję całe moje doświadczenie i wiedzę zdobytą. W czasie pracy aktorskiej. Czyli dokładnie wiem, czego nie chcę i wiem, czego reżyser nie powinien robić. Są różne sposoby. Różne sposoby, wiecie Państwo, na uruchomienie aktora, na, na, na pracę z aktorem. Miałem przyjemność pracować z Januszem Kondratiukiem. Janusz Kondratiuk mówi tak: Słuchaj, ja mam do Ciebie jedną prośbę. Przed zdjęciami. Ja mam do Ciebie jedną prośbę. I to będzie jedna, jedyna prośba. Naucz się tekstu i nie mrugaj przed kamerą. Dziękuję. To w milionarach, tak? W taki, takiej robiliśmy. to się nazywało Głos z Markiem Walczewskim. Piękna przygoda też. A no, są różne sposoby. Opowiadałem Państwu o Andrzeju Barańskim. No, byli też tacy reżyserzy, którzy dzisiaj by najprawdopodobniej nic nie zrobili, bo, bo oskarżono by ich o wszelkie możliwe złe rzeczy. Prawda? Bo, bo, no, bo używali na przykład takich słów, jakich, jakich używali, ale nikogo to nie raziło. Dzisiaj masa osób mogłaby się poczuć urażona, ale nam to kompletnie nie przeszkadzało. Takim reżyserem był na przykład Kazimierz Kuc, ale no, dzisiaj nic by nie zrobił. <grych> no ale w inwektywy w jego ustach miały kompletnie inne znaczenie i nikt nie czuł się obrażony. A... Także ja staram się korzystać z tych wszystkich doświadczeń, które zdobyłem jako aktor. I wiem, że e, strasznie się aktor męczy, jak ma do czynienia z reżyserem, który nie jest przygotowany. Albo gada głupoty, bo źle przeczytał scenariusz, albo dramat. Albo źle przeanalizował dramat, nad którym pracuje, czyli w konsekwencji, powiedzmy sobie, w tej płaszczyźnie teatralno-telewizyjnej czy radiowej, scenariusz. Ach, także to jest bardzo proste. Najpierw się czyta dramat, a nie może jeszcze inaczej. Pisz, tak, Państwo, fundamentalne pytanie. I to też opowiadam młodym ludziom, którzy na przykład proszą mnie, żebym im pomógł jakiś wiersz przygotować, czy nauczyć interpretacji. Ja zadaję jedno fundamentalne pytanie. Co ty chcesz powiedzieć? Bo wiecie Państwo, to jest taka, to się wydaje. Ta linia, która nas dzieli, no, no, w tej chwili to są dwa metry, ale bywa, że to jest 10 centymetrów. Wystarczy przejść na drugą stronę, żeby zająć to miejsce, w którym mamy śmiałość coś Państwu ogłosić, z czymś się podzielić. Więc ja zadaję podstawowe pytanie: Co ty chcesz powiedzieć? W jakiej sprawie? I myślę sobie, że dokładnie takie samo, takie samo pytanie powinien sobie zadać reżyser, który się za coś z jakiegoś powodu bierze. Z jakiego powodu on to bierze? Co on chce światu zakomunikować? Z czym on chce się z państwem podzielić? Bo dla mnie sztuka ma charakter empatyczny. To był taki filozof niemiecki, przepraszam w tej chwili, filozof sztuki. A... Mówi o empatii jako o kategorii estetycznej. Przepraszam, przypomnę sobie nazwisko. Empatia jako kategoria estetyczna. Ja z takiego samego założenia wychodzę. W związku z tym, z czym ten ktoś się. co ten. Z, czym się chce z państwem podzielić? Że on przekracza tę magiczną granicę, staje po drugiej stronie. Że co chce mi powiedzieć, że świat jest zły? No to, to rozmawialiśmy pół godziny temu. To może sobie na to pozwolić osiemnastolatek, ja mu to wybaczę, ale niedojrzały twórca. W związku z tym, podstawowe pytanie, co chcesz powiedzieć? Czyli przechodząc już na tę płaszczyznę zawodową, dlaczego dany reżyser bierze taki, a nie inny tekst? Co on chce powiedzieć? To jest to samo. Czyli nie ma znaczenia, czy mówię do amatora, czy do zawodowca, pytanie jest to samo. Co ty chcesz powiedzieć? Więc ja sobie też takie pytanie zadaję. Kiedy za coś się biorę, co ja chcę powiedzieć? Na przykład w Teatrze Białostockim popełniłem komedię. I myślę sobie, tak, ja chcę dać państwu szlachetnej rozrywki. Szlachetnej. Nie żeby państwo, żeby można było boki zrywać, bo to, to sobie można włożyć, włączyć sobie jakiś kabaret prawda, i sobie zobaczyć. Nie. Szlachetnej rozrywki. A tym jest komedia. Dobrze zrobiona komedia jest szlachetną rozrywką. Państwo przychodzicie do teatru, spędzacie półtorej, dwie godziny w miłym towarzystwie, zapominacie o swoich kłopotach, spędzacie miło czas i, i jest fantastycznie. I o to mi chodziło. I się udało. Na przykład, mówię, tak? No, ale mówię, no, to, przepraszam, wracam do tego podstawowego, fundamentalnego pytania, które sobie powinien zadać każdy twórca: co ty chcesz powiedzieć? A w jakim momencie aktor przechodzi na tę drugą stronę sceny? I właśnie chcę mówić jako reżyser. Jak to było w Pana przypadku? To są bardzo indywidualne przypadki. Ja zajmuję, reżyserią zajmuję się okazjonalnie. Ja nie chcę, broń Boże, robić konkurencji kolegom reżyserom. Tylko od, od czasu do czasu coś mnie zaintryguje, coś mnie, za, za, coś, coś, coś mnie zaintryguje, Albo dostanę jakąś ciekawą propozycję i myślę sobie, a dlaczego nie? Piszcie mi Państwo, gdybym dostał nieciekawą propozycję, to bym tego nie zrobił, bo to mi jest do niczego niepotrzebne. No i od czasu do czasu właśnie zrobię albo spektakl. Wiecie Państwo, to jest tak, no... Myślę sobie, że to by było ciekawe, mówię, spróbować, bo czy mnie się, czy mnie się wydaje, że ja to potrafię robić? no to lepiej sprawdźmy, czy ja to potrafię zrobić. A nie jak jakiś fajny, nieseklowy artysta mówić, ach, ja to miałem możliwości, ale ich nie wykorzystałem. Nie, no trzeba spróbować. Sprawdzisz, nie uda ci się, nie rób tego, bo nie umiesz. Na przykład tak samo było z próbą yy, pisania scenariuszy przeze mnie. Myślę sobie, mam świetny pomysł na scenariusz. Potem opowiem państwu krótką anegdotę o Alfredzie Hitchcocku. Mam świetną pomysł na scenariusz. Tylko zacząłem pisać jeden raz, drugi raz, trzeci raz. Okazało się, że nie umiem. Ja się za to nie zabieram, bo tego nie umiem. Każdy powinien robić to, co potrafi, najlepiej. Jeżeli czegoś nie potrafi, niech się do tego nie zabiera, bo tylko sobie robi krzywdę sobie i innym. A z, a, a, a z tym Hitchcockiem, to proszę Państwa było tak. Alfred Hitchcock. Kojarzycie Państwo, prawda? Alfred Hitchcock. A Miał takiego kolegę, który mu bardzo zazdrościł. I mówi: Alfred. Jak ty to robisz, że ty masz takie świetne pomysły? Hitchcock mówi, no wiesz, ja mam taki stoliczek nocny i tam mam taki zeszycik, ołóweczek i wiesz, coś mi się w nocy przyśni i ja to sobie zapisuję i sobie spokojnie kładę się spać, rano patrzę, tam mam pomysł na film. No i spotykałem się za jakiś czas, Hitchcock pyta, no i co? On mówi, słuchaj, zrobiłem tak, jak mi proponowałeś. Położyłem sobie ten zeszycik, mam ten ołówek. W nocy przyśnił mi się genialny pomysł. Zapisałem. Budzę się rano i co? No, i czytam, a tam jest napisane Mężczyzna kocha kobietę. Kropka. <grym> no, także. Yy tak, tak yy, Że tak, tak, najlepiej to, co niech się zajmie tym, co najlepiej potrafi robić. Nie ma w tym niczego złego, drodzy Państwo. No. Ktoś jest powołany do tego, a ktoś jest powołany do czegoś innego i to jest bardzo proste. Także postanowiłem się sprawdzić po tej drugiej stronie. No, i tak od czasu do czasu coś w tej przestrzeni zadziałam. Jest mi z tego powodu bardzo miło, że. Na przykład, no, że to, to ma jakiś oddźwięk, że, to, że, 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 że w, nie jesteście Państwo obojętni na to. I z tego jestem najbardziej zadowolony, bo nie ma, nic, nie ma nic gorszego. O tym też dzisiaj mówiłem, ale pozwolę sobie o tym przypomnieć. Nie ma nic gorszego, jak samo zadowolenie artysty ze swojego dzieła, z którego tylko on sam jest zadowolony. Pan się nie boi siebie obsadzać. W swoich reżyseriach, prawda? A to Uch. różnie bywa. Wiecie Państwo, bo to jest, tak, to jest takie granie z losem, troszkę. Igranie z losem, bo to jest takie tak, taka szukanie. Ja to nazywam wyjście ze strefy komfortu. Myślę sobie, a co by było gdyby? I dostałem właśnie taką propozycję z teatru, z redakcji teatru Telewizji. Spektakl będziecie Państwo mogli zobaczyć w poniedziałek, żebym wyreżyserował i zagrał. Ja mówię, matko bosko, no wyreżyserować to tak, ale zagrać jednocześnie? Ja mówię, z reżyserii bardzo się cieszę, dajcie mi państwo tydzień do namysłu, bo ja nie wiem, muszę to dokładnie przeczytać, czy ja będę w stanie to zrobić. No i po, ty, po tym tygodniu zdecydowałem się, że zrobię jedno i drugie, bo chciałem spróbować, czy to się da. A czy się dało, to państwo ocenicie sami. No, no ja Państwu nie? podpowiadam, godzina 15. Komedianci, czyli Konrad nie żyje w sali w, w ratuszu. Myślę, że warto obejrzeć ten spektakl, bo to będzie pokaz przedpremierowy. Tego jeszcze na VOD Państwo nie zobaczą, to tylko tutaj jest jedyna taka możliwość. Poniedziałek, godzina 15. Przepraszam, która? 15, 15, 15. Tak. 15, tak. Wie pan, że pan nie jest jedyny na tym festiwalu, jedynym aktorem, który wyreżyserował spektakl. Pana koledzy też poszli w te ślady. Mariusz Bonaszewski, Przemysław Stipa, Marek Bukowski. Tak przychodzi taki moment w życiu, że tak człowiek właśnie chce się sprawdzić po tej drugiej stronie. Ja to nazywam też tak roboczo używam często tego określenia poszerzenie pola walki. A, naprawdę ja o wiele więcej dowiaduję się też, reżyserując, dowiaduje się o sobie bardzo dużo jako o aktorze. Bo to jest taka możliwość spojrzenia na siebie z drugiej strony. Tak patrzę na kolegę, i myślę sobie: A co by było, gdybym ja tam znał po drugiej stronie? Co ja bym mu powiedział? Tak? Tak. Jeszcze chciałam zapytać pana o ten głos. Ale chodzi o film Janusza Kontratiuka z roku. Nie, 92 chodzi o roku. pański głos, o struny głosowe. Chodzi o warsztat. Czy to jest dar, czy warsztat? Przede wszystkim dar. Ktoś się rodzi wysoki, ktoś niski, ktoś się rodzi blondynem, ktoś yy, yy, brunetem, ktoś ma długie nogi, ktoś krótkie, ktoś ma niebieskie oczy, ktoś brązowe, ktoś ma taką skalę głosu, a nie inną. No i okazało się, że ja mam taką, a, która jest tak, i ten głos jest jakiś taki nieproporcjonalny do, do, do reszty ciała. No tak bywa. <noise> no teraz też jeszcze pół biedy, wiecie państwo, ale czasem jak tak spojrzę sobie, właśnie jakiś taki... taki pa... Z drżeniem oglądam jakiś film sprzed wielu, wielu lat, w którym wystąpiłem. I tak patrzę na siebie myślę sobie, matko boska, dziecko, które mówi basem. A, a proszę zdradzić, czy po tej stromotnej porażce polskiej reprezentacji z Belgią, 1 do 6, wciąż kibicuje pan? To było, wie panie, to było bardzo miłe spotkanie. <głos> <głos> bardzo Były dziękuję. piłkarz. A, drodzy Państwo, piękna pogoda w Zamościu. Weekend. I dyplomata. A... <noise> Myślmy o dobrych rzeczach pozytywnych. A... Ja postaram się. Znaczy, naprawdę, gdybym. I chciałbym, żeby ten czas w Zamościu był dla Państwa jeszcze bardziej miły. Także myślmy o dobrych rzeczach. Pan kiedyś powiedział, że nigdy nie chciał być gwiazdą, tylko dobrym aktorem. To kredo cały czas Panu towarzyszy? Przepraszam, drugiej części pytania nie zrozumiałem. Nigdy nie chciałem mhm. być gwiazdą, tak. tylko, mówię basem, mhm. tylko dobrym aktorem. Mhm. To kredo? Czy cały czas Panu towarzyszy? Tak. Nie, troszkę świat się zmienił, i nagle się okazało, że są jakieś gwiazdy. Tylko nagle okazuje się, że są jakieś gwiazdy, których ja w ogóle nie znam. To myślisz, co to się znaczy gwiazda? To jest pojęcie kompletnie spauperyzowane. Bo dla mnie gwiazdami były, byli, byli i są koledzy i koleżanki, których moi wielcy poprzednicy, których tutaj już wymieniłem wcześniej. I to, to były gwiazdy. Właśnie Jerzy, Trela. Świętej Pamięci, Świętej Pamięci Ignacy Gogoleski, Świętej Pamięci Zbiewczyk, przepraszam, że tak. Bo oni są. To nie jest tak, że, oni, że, że, że my znikamy. My jesteśmy, tylko jesteśmy troszeczkę gdzie indziej i. Zbigniew Zapasiewicz, Gustaw Cholubek, no Henryk Bista, cudowny człowiek, prawda? No Bronisław Pawlik, no, no Władysław Hańcza. Proszę Państwa, no to po prostu nic tylko wymieniać i, i tak. I to były dla mnie gwiazdy. A tu się nagle pojawia. Ja, ja chciałem. Ja... państwo, to, to nie są moje słowa, ale zacytuję. A tu się pojawiają jakieś takie wyroby aktoropodobne. podobne I, 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 I oni są gwiazdami. No to dlatego właśnie w tym kontekście, to było w tym kontekście, że to na, ja naprawdę ja nie. Naprawdę chcę być dobrym aktorem. I no, to jest taki zawód, którego się człowiek cały czas uczy. To nie jest tak, że prawda um, pracuję już 30 lat i wszystko umiem. A jeszcze dostałem nagrodę, to już w ogóle wszystko, to już jeszcze bardziej wszystko umiem. I to nie to jedyną nieprawda. na tym festiwalu. No to, to nie, ale to nie jest prawda oczywiście. To jest taki zawód, który, gdzie, który po prostu człowiek cały czas się uczy, którego się cały czas uczy i, no i póki, póki, póki jest ta chęć właśnie nauki, a to wychodzenie ze strefy komfortu temu sprzyja, no to to sprawia jakąś frajdę. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, jestem szczęśliwym człowiekiem, uprawiam, znaczy pracuję w takim zawodzie, który lubię i, i bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Proszę Państwa, naszym gościem jest prawdziwa gwiazda w cyklu spotkania z gwiazdami, pan Andrzej Mastalerz. Jeszcze, jeszcze mamy chwilkę. Może mają Państwo do naszego gościa jakieś pytania? Będzie dobry teraz? Proszę pana, ja jestem drugi raz na spotkaniu z panem. Rok temu byłam w, w sali w ratuszu i tam byłam pełna podziwu dla pana roli w Innym Świecie. Proszę coś powiedzieć o tym wyzwaniu, bo uważam, że to w ogóle było wyzwanie. Ten teatr z takiej wielkiej literatury, takiego autora, z tego tematu, proszę coś o tym więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo. No znacie państwo inny świat Herlinga Grudzińskiego. To jest książka bardzo trudna do adaptacji. Igor Gorgoszkowski, który, który to wyreżyserował, takiej adaptacji dokonał. I tu jest fundament, czy pierwszy krok udanego tego udanego spektaklu. Czyli stworzyć taką, taki scenariusz, który... Uteatralizowałby w dobrym tego słowa znaczeniu tę prozę. I gorowi to się udało, i to był punkt wyjścia. Mm. I wiecie, wiecie Państwo, to jest tak. My opowiadamy pewne historie. My opowiadamy pewne historie, tylko że kończą się zdjęcia, i my wracamy do normalnego życia. Albo kończy się spektakl, wracamy do domu. Do, do normalnych, do normalnego życia, kończą się zdjęcia gdzieś tam w filmie. A opowiadaliśmy historię jakiegoś człowieka. Często to są ludzie, którzy żyli naprawdę albo posiłkujemy się problemami, których ludzi dotykają naprawdę, a my tylko gramy, i staramy się w tym być autentyczni i przekonujący. Ale byli ludzie, którzy to przeżyli, i byli ludzie, którzy mają takie problemy. I to trzeba cały czas mieć z tyłu głowy, że my tylko o tym opowiadamy w jakiejś sprawie, dobrze by było, żebyśmy opowiadali w, w sprawie szlachetnej. A tacy ludzie byli i są naprawdę, i przeżywali to naprawdę. I jeżeli ja coś takiego się zakoduję, to od razu mam inne podejście do, do, tej, do tej pracy, do roli. Tak samo właśnie było w, przy Innym Świecie. No jak można z punktu widzenia Warszawy czy jak, jakiegokolwiek innego miasta w Polsce Anno, Anno Domini 2020 porównywać... Znaczy swoje życie z, z człowiekiem, który... Nic nie szkodzi, który żył w tych nieludzkich warunkach. Jaka lekcja z tego płynie, no taka, że. dało się zachować godność. Udało się zachować godność pomimo tych nieludzkich warunków. A tymczasem my jesteśmy stawiani przed wyborami, i tak czasem nie potrafimy sobie z tym poradzić. I zdarza, zdarza się, że tę godność tracimy. E, o tym oczywiście można by długo dyskutować. Nie, chciał, nie chciałbym się rozgadywać. E, ale e, przepraszam bardzo bo, bo, ten inny świat Igora Gorzkowskiego i Herlinga Grudzińskiego, czy w odwrotnej kolejności. No, podstawą był dobry scenariusz i taka, taka, taka pokora właśnie. Pokora wobec materiału. To może dopowiem, że za rolę Dimki w Innym Świecie pan Andrzej e, zdobył w ubiegłym roku nagrodę aktorską w kategorii rola męska. Czy ktoś z państwa chce? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Czy jeszcze kogoś z państwa zaprosimy do rozmowy? Jeżeli państwo macie ochotę, to my za 25 minut prezentujemy pana Tadeusza, czyż fragmenty pana Tadeusza. W szkole, w auli szkoli muzycznej. Tak. Koło rynku wodnego. Koło rynku wodnego. I to jest za 25 minut. Także jeżeli. A państwo... czy mogę jeszcze coś dodać? Proszę. A gdyby Państwo nie zdążyli albo się nie zmieścili, to jutro rynek wodny na pewno znajdzie się miejsce. Pan Andrzej będzie czytał Sonety Krymskie. Godzina 16. O 16, tak. O 9.30 jutro najweselszy człowiek Łukasz Włanżałek, to jedna z dawniejszych ról pana Andrzeja, będzie pokazywany w ratuszu, a w poniedziałek, jak już mówiliśmy o 15.00, komedianci, czyli Konrad Nieżyje, debiut reżyserski w Teatrze Telewizji Andrzeja Mastalerza. Bardzo dziękuję Państwu. Bardzo, państwu dziękuję. Bardzo dziękuję naszemu gościu. Miłego pobytu w Zamościu.